Witajcie, kolejna realizacja z drewna. Tym razem zabieramy się za wykonanie drzwi do domku dla dzieci. Zapraszam. Ja już materiał mam przy sobie. Jeszcze w sumie go nie rozpakowywałem. Litka, kiedy była ostatnio w Jaffie, przywoziła wtedy więcej materiałów i również przywiozła, zobaczmy jak to wygląda, taką deskę boazeryjną. Spróbuję tak ustawić, żeby światło się nie odbijało. Zobaczmy tutaj, co tutaj pisze. 15 na 118, czyli 15 mm grube, 118 mm pewnie krycia. Mamy do zrobienia dwie pary drzwi. Wymiary drzwi 60 na 113. Takie jest światło we framudze. I teraz jak to zrobimy? Po pierwsze, te deski pójdą w pionie. To tak naprawdę, znaczy można zrobić w poziomie, można zrobić w pionie, no jak to woli. Tutaj w pionie raz, że troszeczkę złamiemy ten wzór jakby ściany pozostałej, tam gdzie jest elewacja z Maranti. Więc to raz, a dwa, że połączymy to na tak zwaną zetkę, czyli jak na przykład robiono kiedyś drzwi do obory, wzmacniano takim kształtem z jednej strony lub też z dwóch stron. To już zależy jak to woli. Te ramiona czy też poprzeczne elementy zetki wykorzystywano również do instalacji zawiasów, jeśli były takie duże zawiasy. Tutaj te drzwi raczej nie będą zbyt dużo ważyć, a zresztą będą niewielkich gabarytów, więc raczej jakichś wielkich zawiasów nie będę musiał tam stosować. Będą otwierane do wewnątrz. I co jeszcze? Prawdopodobnie zrobimy tak, że będą otwierane jedne w lewo, drugie w prawo. Kojarzycie sketch Górskiego? Chyba Górskiego. Jakie drzwi pan chcę zamówić? Wejściowe czy wyjściowe? A ten drugi z kabaretu mówił, że tak myśli, no takie w sumie 50%. 50% wejściowe, 50% wyjściowe. To było niezłe. Dobra, czyli na razie docinam materiał na wymiar i właśnie też się zastanawiałem, słuchajcie, czy tą zetkę dać na zewnątrz, bo tak mamy zrobione w drzwiach do tego domku, które Litka ostatnio odnawiała, czy też tą zetkę dać do wewnątrz i zostawić wtedy płaskie drzwi na zewnątrz. Powiem szczerze, nie wiem, ale zrobię tak te drzwi, żeby jakby estetyka była zachowana i z jednej i z drugiej strony, chociaż sorry, no nie da się, bo tutaj jest ryfel, a ten ryfel idzie jakby, to jest ta ładniejsza strona, a tutaj ryfel idzie od tyłu. Więc zaraz będę musiał się przekonać, jak to zrobić. Na razie potnę materiał na wymiar, ułożę to sobie pewnie na stole czy na tych stołach roboczych. Zobaczymy, jak to wygląda i wtedy krótka decyzja, szybka, jak to przybijać, przykręcać. Patrzę jeszcze, bo na razie to jest no, super estetycznie. Jest bardzo mocno wyszlifowane, więc tutaj preparaty już będą miały trochę się problem z przyczepnością. Nad tym musimy się zastanowić, bo Litka coś sugerowała też, że można na przykład zrobić jakoś na maksa kolorowo, że każdy element w innym kolorze. Nie wiem, ja już do malowania nie będę wnikał, to zostawię pewnie Litce. Biorę się do pracy, czyli pilarka w ruch pewnie i ostre cięcie.
Jak wam się podoba efekt końcowy? Na pewno lepszy niż pogoda, nie? Masakra. Oczywiście musiało zacząć padać i dlatego nie pokazywałem samego montażu, bo tutaj z kamerą tak minutkę, dwie i trzeba uciekać jeszcze przed komarami, nie? Sam montaż banalnie prosty, bo tutaj widzicie dwa zawiasy. Wystarczyło drzwi podnieść, no jeszcze chyba mam. Podkładki podłożyłem na podłogę, przez co zrobił mi się równy dystans. Mocujecie drzwi, przykręcacie i gotowe. Oczywiście na razie się one otwierają. Otwierają się do środka, jedne się otwierają w tą stronę, drugie otwierają się w tamtą stronę. Nie ma jeszcze klamek, nie ma jeszcze zamka. Ale to już kolejny temat na kolejne filmy, bo coś muszę wymyślić oczywiście takiego, żeby jeden chłopak mógł otworzyć tylko jedne drzwi, drugie. Tak coś będę musiał wymyśleć. I to tyle. Myślę, że też ten trzeci kolor, zastanawialiśmy się właśnie, jak to zrobić. I ten trzeci kolor, czyli właśnie zieleń, myślę, że znowu fajnie złamała, czyli mamy Maranti, mamy pomarańczowe belki konstrukcyjne, zielone drzwi i okna, okiennice, nie? Kolejny temat. Kurde, mówię wam, niby koniec, a jak się pomyśli, ile jeszcze tutaj jest pracy, żeby to tak, wiecie, finalnie skończyć, to głowa mała. Ale dobra, drzwi są, teraz bierzemy się za okna. Kolejny film. Tyle na dzisiaj, uciekam, bo pada coraz bardziej. Wiadomo, o co chodzi. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.